Cześć, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Nicza, a to jest kolejny gameplay z gry Worms Armageddon New Edition. Cóż, moi drodzy, to jest trzecia misja. Generalnie nagrywam ten odcinek drugi raz, przeszedłem misję i niestety dokładnie pod koniec misji, kiedy już zabiłem ostatniego robaczka, szlak mi trafił na granie, gdyż bowiem miejsce na dysku się skończyło, no i lipa niestety. No myślałem, że wystarczy, no jednak będę musiał na przyszłość pamiętać o tym, że tego miejsca potrzeba jednak troszeczkę więcej na tego frapsa cholernego. Dobrze, moi drodzy, no akurat udało mi się skończyć na złoty medal, chociaż wydaje mi się, że nie za dobrze nie poszło. Wydaje mi się, że mogę to zrobić dużo lepiej, dlatego też rozpoczynamy misję jeszcze raz i zaczynamy rozgrywkę. Okej. Dobra. To jest naprawdę dość duży defność. Mamy naprawdę dużo jednostek, chociaż arsenał broni nie jest jakoś specjalnie zbyt duży. Dobra, jest pierwsza skrzyneczka. I jest też druga skrzyneczka. Okej. A little assistance for you. Małe wsparcie dla siebie. Dobra, ninja wkracza do akcji. Cóż, moi drodzy, jesteśmy tutaj dość ładnie otoczeni i mamy też tutaj jedną beczułkę oraz drugą. Wydaje mi się, że wypada wziąć tą beczułkę. No, nie bez powodu w końcu pisało, że mamy wsparcie małe dla nas, prawda? Dobra, użyjmy sobie ninja rope. Okej, lina ninja jak zawsze przydatna. Wow, chłopie, co ty robisz? To mi się zaklinowało na momencik. I mamy air strike'a. Jego trzeba będzie dobrze wykorzystać. Ostatnio nie wykorzystałem go zbyt dobrze. Generalnie lipa troszeczkę. Ja go może przytrzymam, bo wcześniej się to zbyt rozpędziłem i generalnie można powiedzieć, że mówiąc go, zmarnowałem, ale cholera jasna. Nie mamy zbyt dużo czasu, no kurczę, z tej pozycji za dużo i tak nie mam nic do zrobienia, więc. Kurwa, ja chciałem minę użyć, a nie jakiegoś Siyoken! Cholerka. Zrąbałem. Dobry początek. Ale 30 no punktów, no w sumie od miny by dostał jakieś 40 pary, no. Nie jest też źle. Można było ten ruch wykonać jeszcze gorzej. Dobra. Co i tam będą kombinować? Mam odczucie déjà vu, jakby mi się to kiedyś już śniło. Nie wiem. Co prawda grałem w to 10 minut temu, ale déjà vu to troszeczkę inaczej odczułam niż jakbym coś robił 10 minut temu. Bombosa dostał? O ty złamasie! Patrzcie, jak się fajnie ustawili, no idealnie na airstrike'a, no po prostu na to czekałem. Proszę bardzo, smacznego airstrike from the air! Jakoś tak. Masz za swoje! Pięknie. No, wychodzimy na prowadzenie. Ninjownicy wkraczają do akcji. Okej, mamy też jakieś żyćko. Co tam, kapitanie, planujesz? Coś długo myślisz? O, tu się przedostajesz. I niech zgadnę, bazuka na bombozaura. Wiedziałem. Prosto do żyćka. Bombozaur zregeneruje siły. I ci wpierdoli, kapitanie. Dobra, a cóż to takiego tutaj spadło? Z reguły w czymś takim są dobre rzeczy. Wielkie dzięki! Napalm strike! O, subcio! Ja tu praktycznie zerowy, więc myślę, że spokojnie mogę tutaj wywalić na palmę. Cholera, nawet zbyt! Cholera, moi też ładnie zostali. Troszeczkę zrąbałem tutaj, można było to lepiej rozplanować. Właśnie to jest ten właśnie przy tym na palmie, to jest właśnie to, że tutaj cholernie trzeba na to uważać. No ale cóż, i tak ładnie oberwali, jesteśmy na prowadzeniu, co prawda mi się kolory zjebały, ale wy mam nadzieję, że to dobrze widzicie. Okej, Filed Soldier, co tam knujesz? Czemu nie bierzesz tego życia? On go nie weźmie, mówiłem. Dzięcie! Okej, już wiem, czemu go nie chciałbym. No nie powiem, dobry ruch! Filed Soldier, dobry ruch, ale my ci to oddamy. Rozkaz! Zaraz polecisz. Ja tutaj użyję Ninja Rope'a. I będzie tylko tyry, tyry, tyry. Spokojnie. Dobra, idziemy. Weźmiemy sobie żyćko przy okazji, bo mamy dość czasu na to. A żyćko się nam bardzo przyda. W szczególności teraz, jeżeli troszeczkę oberwaliśmy. Wielkie dzięki! No 15, no może bez szału, ale lepsze to niż nic, prawda? Dobra, Filed Soldiers. Lubisz grać w baseballa, nie? Ja też. Dobra. Bum! Tryt, 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 tryt. Masz za swoje! I w ten sposób my wchodzimy na prowadzenie. W sumie pełen robaczek z pełnym życia poszedł się waść. Co ten grenadier tutaj kombinuje? Złamas jeden?
Skacze tutaj jak małpa jakaś. Ognia! O, nie! Larka! Niech no cię złapie! No nie powiem, ze strony komputera to głupie, to głupie zagranie, to nie było, naprawdę. Sytuacja robi się coraz bardziej napięta. Cóż, Fight Soldier, zaliczysz minę ode mnie, cieszysz się, nie? Chodź tu. Już po tobie! Znów wychodzimy na prowadzenie, idziemy w łeb z tymi złomasami. Nuke Road. Wiem, to jest ostrzeżenie o tym, że za niedługo wybuchnie Armagedon. Dincie! Tak było. Ty złamasie. No i co, nic nie zdziałałeś jak na razie. Kątek jest SR. Rozkaz! Okej. Dobra, bierzemy tutaj jakąś beczułeczkę. Wielkie dzięki! Pocisk samonaprowadzający. Jak miło, jak miło. Jego nie ma co tam rzucać, ostatnio tak zrobiłem. I to nie był zbyt dobry pomysł, naprawdę, moi drodzy. To nie było zbyt dobry pomysł. W każdym razie użyjemy Uzi na Fight Soldier. Wystrzelą cię jak kapitan. No, myślę, że troszeczkę oberwał. Najdę się tutaj skitram. To żałujesz. 28, no tak. Armagedon, kurwa, koniec świata, umrzemy! W końcu Worms Armagedon. Tak teraz to będzie wyglądać. Chcesz odgana we mnie? Teodore? Jeszcze czego złama się. Zobaczysz, to się skończy. Nie ma przelewek z panią Teodorą. I jeszcze pana robaka mi tutaj będzie strzelać. O, szty. Już po tobie. Fight Soldier, już nie żyjesz. Możesz być tego pewien. Kurwa, kurwa, trzęsienie ziemi, ja pierdolę, dinozaury idą. Coś się utopiło, coś się utopiło, coś się utopiło. Puszczę takie plum. Wielkie dzięki. Dobra, nie to tutaj bierze. Weźmy sobie tą beczułeczkę. Wydaje mi się, że może tam być coś ciekawego. Jak tutaj weszliśmy? Wielkie dzięki. Airstrike. We need a strike from the right. From the nie wiadomo co. Pięknie! Niech no cię złapie! Żegnajcie! No, a w sumie może się zabiją od takiej zginień. Jeżeli jeszcze jedno, to i tak pójdą na dno. Pójdą na dno. Pięknie! Plum! Bardzo ładnie. Okej. Jeden oddział poszedł w cholerę. Zostało nas tylko dwóch. Znaczy w sumie trzy. Dobra. Dincie! O nie, nie, oni zginą, jeżeli tu ale nie wpadnie. Dobra. Cóż, my wyjdziemy tutaj wyżej. W razie jakby zaś było trzęsienie ziemi czy coś, że on tak prawdopodobnie by spadł. Ale weźmy sobie tą beczułeczkę i zobaczmy, co się takiego. Wielkie dzięki! Ship! Mamy owieczkę! Ale nie wiem, czy będziemy ją nawet wykorzystać. W sumie nie ma sensu na razie. Cóż, użyjemy liny, żeby się tam przedostać. I rozstrzelamy go jak jakaś rosyjska mafia z Uzi, chociaż rosyjska mafia byłaby strzelała z kałacha. Ale generalnie chyba wiecie, o co mi chodzi. Fajnie byłoby, jak on wyciąga tego Uzika, żeby zakładać jeszcze taki kapelusz. Taki jak w Ojcu Chrzestnym mieli. To byłoby zajebiste. Bagaczy, Waje Zero! I zostawcie go Fire Soldier. Do zobaczenia. Papa! Okej, został tylko jeden oddział Platon i na jego czele stoi ten Fight Soldier, który właśnie teraz coś kombinuje i wyciąga swojego shotguna i zobaczymy, co będzie nim robić. Dincie! Chyba samobójczy atak. Kamikadze jeden jebany. Ale nawet kamikadze mu nie wyszło. Biedny chłopak. Oj, biedny, biedny. Rozkaz, pan Tłusto Stopiński, może mu się udać to wszystko zakończyć. Kurczę, żeby się tam przedostać, to nie będzie taka łatwa misja. Ale spróbujemy.
Let's try. Okej. Łączyła się zajebista muzyka, którą mam w głowie. Zresztą jak cały soundtrack z tej gry jest fantastyczny moim zdaniem. Ma to swój klimacik naprawdę. Całe dzieciństwo mi się przypomina jak gram w tą grę. Cholernie dobra gra. Uwaga, zrobimy to jak karateka. Firepan! Ziyoken! Chyba po nim. Dostaliśmy replaya, czyli misja zakończyła się. Czy powodzeniem, czy nie. Zobaczymy jaki medal dostanę, bo myślę, jak dostanę gorszy od tego, co miałem przyjąć. On prawdopodobnie zabije mnie jeszcze tego tutaj. Idiota! Aż kurwa, my strzelają się jeszcze wszyscy. Nie no, ty nie masz szansy, żebym dostał złotego medalu. Chyba, że tutaj się tylko czas liczy, bo tak też może być. Ale tam... Ale tam to misja chyba dłużej nawet grałem. Wyrwałem dostanę. Nie dostałem medalu, nie no. Ale cóż, no, chyba został zapisany mi ten złoty medal, więc myślę, że on się liczy. Dobrze, moi drodzy. Myślę, że wam się podobało. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. A kolejna misja to jest misja naprawdę z mojego dzieciństwa, bo cholernie. Cholernie podobała mi się ta plansza. Ona ma naprawdę zajebisty design, naprawdę taki świąteczny. Bodajże chyba grałem w nią jeszcze 6 grudnia, czyli wtedy, kiedy święty Mikołaj przychodzi do nas i zostawia nam jakieś prezenciki. W każdym razie to nie była fajna misja i była dość trudna, bodajże chyba trzeba było tutaj coś tam strzelać w tego miśka, czy ustrzelać coś tam, nie wiem, nie pamiętam. Cóż, zobaczymy to w kolejnym odcinku. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia, hej!